Manipulacja kręgosłupa piersiowego. Jeżeli chodzi o jego środkową część, to wykonanie tej techniki jest stosunkowo nietrudne. Oczywiście, o ile opanowaliśmy podstawowe zasady. Nieco trudniej robi się w jego górnym odcinku i w dolnym odcinku kręgosłupa piersiowego. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, moim zdaniem, dość ciekawą modyfikację, którą możemy użyć, aby zwiększyć efektywność techniki manipulacyjnej wykonywanej właśnie w tym obszarze. Tym samym prawdopodobnie będzie to bardziej komfortowe dla pacjenta, gdyż użyjemy mniej siły. Najlepiej zilustrować to na przykładzie rysunku. I tak, mamy tu przedstawione trzy różne sytuacje. Na samej górze widzimy pacjenta, który leży sobie swobodnie na kozetce i w takiej sytuacji największe jest prawdopodobieństwo, że jego środkowa część kręgosłupa piersiowego ma największą styczność z kozetką. Co to powoduje? Jak sobie chwycimy pod ten odcinek, mamy wtedy większą kompresję, większy docisk w tym segmencie. I to ułatwi nam wykonanie techniki manipulacyjnej. Co jeśli chcemy sobie zmanipulować górną część kręgosłupa piersiowego? Wtedy chwytamy sobie tak jak za pierwszym razem, natomiast musimy w płaszczyźnie strzałkowej zrotować sobie klatkę piersiową w ten sposób, że tam, gdzie trzymamy rękę przy kręgosłupie, podciągamy sobie kręgosłup w stronę doogonową, czyli wciągamy kręgosłup w naszą stronę, a ręka, która jest na pacjencie, na przedniej części klatki piersiowej, pcha, lekko pcha w stronę dogłowową, w kierunku dogłowowym. Czyli rotujemy sobie naszą klatkę trochę w ten sposób i dzięki temu zbliżamy górną część kręgosłupa piersiowego maksymalnie do kozetki. I to nam ułatwi wykonanie manipulacji w tej części. Kiedy chcemy sobie zmanipulować dolną część kręgosłupa piersiowego, wykonujemy sytuację odwrotną. Czyli teraz, jak mamy tak ręce przyłożone do pacjenta, ręka, która jest przy kręgosłupie, pcha kręgosłup do kierunku dogłowego, a ręka na klatce piersiowej z przodu ciągnie w naszą stronę, czyli pchamy w kierunku doogonowym. Tym samym wykonujemy taki ruch rotacyjny, co powoduje zbliżenie dolnego odcinka kręgosłupa piersiowego maksymalnie do powierzchni kozetki. Tym samym ułatwi nam to wykonanie manipulacji. Jak to wygląda w praktyce na żywym przykładzie, pokażę właśnie teraz. Jeśli mamy naszego pacjenta w pozycji neutralnej, to właśnie najłatwiej nam wykonać manipulację w środkowym odcinku kręgosłupa piersiowego. Czyli wybierzemy sobie komponenty, prosimy o wdech, wydech i wykonujemy impuls. Dla górnej części kręgosłupa piersiowego przekładamy sobie rękę wyżej na wybrany przez nas segment kręgosłupa i teraz przesuwamy sobie rękę wraz z kręgosłupem w kierunku doogonowym, a górną część klatki piersiowej z przodu w kierunku dogłowowym. O, w ten sposób. Czyli byliśmy w tej pozycji. Przesuwamy sobie teraz ten kręgosłup tak, żeby miał większy kontakt z kozetką i tak samo wykonujemy impuls. Dla dolnej części kręgosłupa piersiowego idziemy na wybrany przez nas segment i teraz, aby zbliżyć powierzchnię kręgosłupa maksymalnie do kozetki, przesuwamy sobie rękę wraz z kręgosłupem w stronę dogłowową, a przód klatki piersiowej do nas w stronę ogonową. W ten sposób. Czyli z tej pozycji idziemy do tej i tym samym mamy bliższy kontakt kręgosłupa dolnego piersiowego z kozetką. Tym sposobem możemy naprawdę dużo efektywniej wykonywać manipulacje na całej jego długości.